Dzień dobry, witam 7-8 lutego. Materiał z cyklu Między Przestrzeniami, czyli nigdzie nie jesteśmy. Jesteśmy stacjonarnie, będziemy sobie o czymś rozmawiali. Dzisiaj materiał o recenzja plecaka WZ987 MON, znanego też jako zasobnik piechoty górskiej, czy też pod skrótową nazwą ZPG. Zajmiemy się dzisiaj tym plecakiem. Ja sobie pozwolę jeszcze tylko na dwa szybkie słowa wyjaśnienia, dlaczego była przerwa w materiałach. Jak się okazuje dla początkującego youtubera, to sezony mają znaczenie. I tak jak zaczął się sezon zimowy, chciałbym powiedzieć, że się sezon skończył, ale sezon nie kończy się nigdy na nic. Zaczął się sezon zimowy, dni zaczęły mieć po kilka godzin, kręcenie materiałów po pracy stało się niemożliwe, bo już było ciemno. W domu zrobiłem jeden materiał właśnie o plecakach, tutaj wprowadzający mniej więcej do historii plecaków. Okazało się jednak, że no nie pasuje mi kręcenie w pomieszczeniach. Ja nie mam sprzętu żadnego poprawiającego oświetlenie, więc jest fatalna akustyka, fatalne oświetlenie. Materiał był fajnie wyszedł, był fajnie przygotowany. Prowadzący też dał radę w swojej skromnej postaci, ale no brakuje tego światła. Materiały i wideo dużo polegają na obrazie, więc dużo tracą, jeżeli właśnie któryś z tych parametrów jest zaburzony. Więc przechodzimy dzisiaj do dzisiejszego tematu, czyli zasobnik piechoty górskiej. Powstaje materiał na podstawie tego, że się właśnie postanowiłem kupić zmienić duży plecak właśnie na takie wypady zimowe, żeby się ze wszystkim pomieścić do środka, nie mieć za dużo przetroczone. Budżet miałem w okolicach 200-300 zł. Byłem w Decathlonie, pomacałem troszkę, miałem okazję pozyskać, być obdarowanym, jak się w końcu okazało. Dostałem w prezencie taki zasobnik, fajny plecak, 90 litrów, plus trochę więcej, jeżeli go ponaciągamy i w ogóle. Więc zaczynamy materiał w pięknym, lutowym świetle. Słońce wzeszło po raz pierwszy od dobrego miesiąca, tak do tej pory padało błotem. Konspekt, żeby nie było, dlatego będę sobie zerkał, ponieważ żeby przejść do opisu tego plecaka, możemy przejść do historii, poruszyć trochę historię, ponieważ jak się okazało, jak zacząłem się przygotowywać do realizacji tego materiału, to się okazało, że jak każdy temat, poczytałem tutaj, się okazało, że wici historyczne prowadzą do jakiegoś ciekawego motywu. Rozciągnęło mnie od Himalajów, co ciekawe, to nie jest aż takie drobne, takie mocno przesadzona jazda. Od Himalajów przez polski biznes lat 90. i urodziła się bardzo ciekawa historia, którą chciałem poruszyć, żebyśmy wprowadzili się w klimat, żebyśmy poruszyli się w realia lat 90. i doszli do roku 2020, ponieważ ten plecak na chwilę obecną jest podstawowym kontraktowym wyposażeniem żołnierza Wojska Polskiego. Zasobnik piechoty górskiej jest mocno zmilitaryzowaną wersją plecaka polskiej firmy Alpinus. Polskiej firmy Alpinus, modelu kultowego dla 30-40 latków jak ja, powinniście to kojarzyć, kultowego modelu plecaka Woodpecker. I to jest wielki plus. Dlaczego? Przenosimy się do lat 90, do początku lat 90. Na początku lat 90. trzech polskich himalajstów, tutaj osoby, które interesują się górami, od razu nazwiska będą kojarzyły. Trzech polskich himalajstów, Artur Heiser, Janusz Majer oraz Ryszard Warecki, stworzyli firmę Alpinus. Trzech doświadczonych himalajstów założyło firmę, która miała robić produkty dla osób właśnie ich pokroju. Czyli nie mamy tutaj samego marketingu i jakichś Chińczyków, tylko te osoby robią produkty na bazie ich doświadczeń. Co powstaje? Powstaje linia produktów o bardzo wysokiej jakości. Są to produkty doskonale zaprojektowane. Co jest przyczyną gwałtownego rozwoju tej firmy? Sukcesu rynkowego w Europie, poza Europą. Alpinus jest kojarzony przez, jak czytałem sobie wywiady z przedsiębiorcami, to byli himalaiści i rekiny biznesu lat 90. Bardzo piękna sprawa, jak można w kraju po takiej dużej reformie ustrojowej wystrzelić na świat.
więc te produkty były wysokiej jakości, bezkompromisowe, przez co też były drogie. To było przyczyną sukcesu firmy na początku lat 90. To było też przyczyną bankructwa firmy 11 lat później. Produkty były drogie. Nie było one nie były przeznaczone na rynek krajowy. Dla przykładu z właśnie przeczytanej historii z wywiadów z przedsiębiorcami się okazuje, że na początku lat 90. na polar albo kurtkę goreteksową było trzeba wydać wtedy na polskie realia 2, 3, a być może nawet 4 pensje na jedną kurtkę, na jeden polar. W związku z tym nie było to na rynek krajowy, ale z drugiej strony było można wyjść na rynki zewnętrzne, zachodnie, europejskie. W firmie wiodło się świetnie do pewnego momentu, do momentu, w którym w Polsce właśnie już zaistniała. W Polsce nie istniała jakby jako taka turystyka kwalifikowana. Ludzie nie byli jeszcze w stanie płacić takich pieniędzy, więc ten rynek, jak wspomniałem, dla tej firmy nie istniał. Firma z hazardowym podejściem himalaistów postanowiła wejść na jeden z najtrudniejszych rynków Europy. Przez doradców prawnych odradzanym, ale weszli na rynek austriacki. Wiadomo, kraj w górach, góry, na miejscu mamy sklepy z ich produktami. I się okazało, że nastąpiło przeinwestowanie, firma wpadła w korkociąg długów, nie uwzględniła realiów prowadzenia biznesu w krajach zachodnich, gdzie godzina pracy była wysoka, duży socjal, pensje 13, 14 i to sprawę załatwiło. W okolicach roku 2004 Alpinus upadł. Jednak my przenieśmy się do tych lat prosperity. Wrócimy właśnie do plecaków, bo to o tym jest materiał. I firma dostała duży zastrzyk finansowy po tym, jak dostała zlecenie na uszycie plecaków kontraktowych dla Bundeswehry. Zdobyli doświadczenie, otworzyli linię produkcyjną, halę produkcyjną tylko pod temat plecaków i po tym zastrzyku finansowym postanowili opracować produkt, który przeobraził się, który został zaprojektowany, wyszedł na rynek pod marką Alpinus Wood Picker. No teraz to dobra, Alpinus Wood Picker. Alpinus Wood Picker był plecakiem, który był koniem roboczym marki Alpinus, mega dobrze przemyślany, uszyty, wykonany, po prostu słoń nie do zajechania. W tym momencie też nasze wojsko przyszło troszeczkę po rozum do głowy, po wszystkich kostkach, o których na jednym z wcześniejszych materiałów wspominałem do tyłu, po kostkach, jakichś zasobnikach, worach postanowiono zainspirować się, poszukać czegoś, co istnieje na rynku cywilnym i dostosować do własnych potrzeb. W ten sposób właśnie plecak Wood Picker został zmodyfikowany pomiędzy pomysłem, kosztami i wykonaniem, ze wszystkimi tego plusami i minusami. Więc rozwiązania tego plecaka są fajne. On, mając 20 lat, to tak jak sobie masałem plecaki do 200 zł. Ja nie będę tutaj mówił o jakichś deuterach czy innych drogich markach, gdzie po prostu tam jest, tak jak w latach 90., one nie są przeznaczone jeszcze do końca na nasz rynek do masowego odbiorcy. Musimy sobie radzić z realiami finansowymi, w jakich żyjemy. Więc te rozwiązania do tej pory są bardzo ciekawe, pomysłowe. Niektórych rozwiązań to też do tej pory nie widziałem. Mówimy o plecaku, którym na chwilę obecną możemy dostać pomiędzy 100, 150 a 200 zł w formie nowej, magazynowej. Taki też był mój budżet i takie też plecaki sobie byłem pomacać w sklepach turystycznych, w tym oczywiście jak najbardziej w Decathlonie. Oni za te pieniądze mają najbardziej, jak w mojej opinii, powymyślane te rozwiązania. I tak myślę, że w tym momencie możemy przejść już do super technicznego opisu właśnie plecaka. Ja to nazywam recenzją, ale to tak najbardziej jest opis. Ja go mam od 2 miesięcy, jak go dostałem. Przeszedłem 20 km, więc jeżeli idzie o jakąś ocenę, to mogę tylko powiedzieć tyle, że jeszcze nic mi się... Nie poczułem jakichś takich rażących minusów, żebym już teraz mógł powiedzieć, że coś jest nie tak. Było mi wygodnie, ale mówię, to jest jeden spacer na 20 km, więc tutaj ciężko coś więcej powiedzieć. Plecak mam tutaj w wersji swojej wypchanej zimowej, ponieważ właśnie ja go dostałem
z myślą o turystyce pozasezonowej sezonu zimowego na noski w lesie, w zimie, żeby było można się bezpiecznie ze wszystkim zapakować. Wiele osób mówi oczywiście, że ile ty tam dźwigasz, daleko ci do minimalizmu, jesteś napchany, masz za dużo sprzętu, ale tak naprawdę to nie do końca jest prawda, ponieważ lwią część tego plecaka zajmuje mi tylko śpiwór zimowy, syntetyczny, więc on jest taki, oraz namiot, ponieważ tutaj sobie stawiam na wygodę i tak w domyśle lubię spać pod namiotem, ale nie odchodźmy od tematu. Z czego się, jak wygląda konstrukcja takiego plecaka? Składa się z czterech podstawowych części systemu nośnego, z plecaka zasadniczego, z odpinanej, autonomicznej całkowicie klapy, która jak za chwilę pokażę może być albo torbą przewieszoną przez pasek, albo co dla mnie bardziej pomysłowe, nerką, oraz plecaka patrolowego, odpinanego, gdy duży plecak zostaje w obozie, ten możemy sobie odpiąć i mieć w okolicach 15 do 20 litrów całkowicie samodzielnie. Więc przejdźmy do opisu parametru pierwszego, system nośny. Nie będę ciął tego materiału, mam nadzieję, więc jeżeli potnę, to będziecie mieli skoki i się nie dowiecie, a jeżeli mi się nie będzie chciało ciąć dla płynności tego materiału, ponieważ trochę mi się podobają też takie filmy robione, gdy nigdzie nie jestem, nie ma muzyczki, nie trzeba montować, nie ma być super artystycznie, to po prostu właśnie takie siedzimy sobie tutaj pomiędzy tymi przestrzeniami w tym cyklu, co tak właśnie staram się konsekwentnie go prowadzić i jesteśmy na żywo bez jakichś właśnie udziwnień. Dobra, teraz nie ja, tu muszę być głównym bohaterem, tylko przedmiot przez nas recenzowany, przeze mnie, przez nas dla Was. Pierwszy element plecaka, system nośny. Najważniejsza rzecz dla użytkownika. Składa się z... jest to plecak o stelażu wewnętrznym. W środku mamy trzy metalowe, aluminiowe listwy pionowe oraz jedną poziomą znitowane ze sobą. Więc jest fajnie, jest sztywno. Ktokolwiek nosił plecaki kiedyś bez usztywnień albo tylko utwardzone samym podwójną warstwą materiału, będzie wiedział, po założeniu od razu będzie czuł różnicę. Można mieć naprawdę dużo, dwa razy więcej niż w tamtych plecakach. Jest komfortowo, fajnie, nie czuć tego, rzeczy nie wypychają się do pleców. Tutaj jest twardo, to jest twarde. Do tego mamy piankę profilowaną, ukształtowaną, też bardzo twardą, co przy początkowym wrażeniu może robić właśnie takie uczucie, że oj, on się do mnie nie dostosowuje. Bardzo dobrze, że on się do Ciebie nie dostosowuje. Tutaj mamy takie... Matko, kaniony pomiędzy pianką, dzięki której powietrze może swobodnie przelatywać. Nie udawajmy, nie ma plecaka, nawet za te grube tysiące, w którym plecy by się nie spociły. W każdym plecaku się spocą, ale istnieje coś takiego jak gradacja komfortu, pocenia się. Więc jeżeli nawet się spocimy, to przy takich profilowaniach plecy szybciej schną, troszkę wolniej się pocą, troszkę mniej intensywnie. Mamy tutaj takie podparcie biodrowe. Ta poduszka jest na rzep. Widać. Co ciekawe, i to są właśnie takie rozwiązania, w których ja w innych plecach nie widziałem. To jest poduszka biodrowa, fajnie się to odpina. Minusem to mogę na pewno powiedzieć, że ona z jakiegoś powodu jest wykonana całkowicie właśnie z tego materiału, z którego jest reszta plecaka wykonana, z poliestru, zdaje się. Przez to tutaj następuje proces procenia się właśnie tutaj na lędźwiach, zdaje się, jeżeli dobrze anatomię człowieka pamiętam. Poduszka może być odpięta z tego rzepa i mamy rozwiązanie, mamy poddupnik, możemy sobie na tym usiąść. Poduszka może też nam dyndać, jeżeli nie podoba nam się uczucie, że nam coś właśnie ten plecy wypycha. Plecak, co jest istotne i wydaje mi się, że w pewnym jakimś czasie ostatnim to jest mocno marketingowo zrobione, że plecaki są customizowane pod użytkownika. Można mieć kupować plecak za 1000 zł i musimy wybrać sobie wersję, czy jesteśmy M, L, S, czy jakakolwiek inna litera alfabetu, jeżeli idzie o wielkość.
No jest to fajne, jeżeli teoretycznie jest to fajne, no to daje radę, jeżeli my będziemy z tego plecaka korzystali i kupujemy go pod siebie. Ale przykładowo ja sam nie żyję, moje z wyposażeniem częściowo się dzielę z Moniką, więc jeżeli bym kupił sobie plecak o rozmiarze L, no to Monika ma kupę, jej to pasować nie... O ile to głupio zabrzmiało. Się wytnie? Nie wytnie się, zostawimy to. Monika nie będzie mogła tego plecaka nosić i też już z nim nic nie zrobi. Ten plecak jest regulowany. Nie płynnie, tak jak w innych rozwiązaniach się zdarza, ale skokowo, właśnie w rozmiarze od S do XL. Regulacja wymagała zastosowania multitoola. To jest bardzo sztywno, porządnie, mocno zrobione. Gołymi palcami nie udało mi się tego zrobić, więc ja chciałem z jednej strony tutaj pokazać, jak ten proces regulacji polega, z drugiej strony ja w domu, jak sam pod siebie regulowałem, to mi to zajęło za dużo troszkę czasu, żeby materiał miał przyzwoitą wielkość, długość. Więc w skrócie powiem tylko, że regulacja polega na regulacji wysokości tych szelek. Rzepem odpinamy, przepinamy na niższe, wyższe pozycje, przez co środek ciężkości cały plecak wędruje nam na plecach albo w górę, albo w dół, do momentu, w którym będziemy czuli komfort. Szelki, mamy szelki podbite grubą, szeroką pianką. Wydaje mi się, że ta pianka jest troszkę za twarda. Ona już w początkowych minutach noszenia to czuć, że przy ciężkim plecaku ona się tutaj akurat nie chce dostosowywać, a chyba troszkę by mogła. Poniżej, przy szelkach mamy też pas biodrowy, pas piersiowy, bardzo fajna rzecz. Powoduje to, no, to bardziej dla początkujących mówię, no bo kto troszkę nosi plecaki to wie, no ale generalnie pas piersiowy powoduje właśnie, że te szelki nam się, jak mamy troszkę węższy rozstaw ramion, bo rozstaw ramion, chyba nie widziałem jeszcze plecaka, żeby miał rozstaw ramion regulowany, powoduje, że nam te szelki nie zjeżdżają przy różnego rodzaju sytuacjach. I mamy tutaj na dole też gruby ziółm, trochę w dół. Mamy też gruby pas biodrowy. Pas biodrowy jest naprawdę fajny. Ta pianka w środku ma chyba 3-4 cm szerokości. Bardzo fajnie, szczelnie opina tutaj właśnie naszą dolną połowę ciała. Po zapięciu od razu czujemy, że ciężar z ramion znika. Większość zapięć jest na klamry, typu Fastex. Ja tu będę to opisywał, nie będę powielał opinii z internetu, ponieważ właśnie bardzo mi zależało, żeby materiał był taki z mojego wrażenia, a nie taką recenzją, kalką innych materiałów, gdzie łatwo o kopiowanie poglądów nawet, więc klamry są, no wiadomo, plastikowe produkcji. Nie widzę tutaj, żeby były sygnowane jakąś markową firmą. Spotkałem się z opinią, że są słabszej jakości, no ale to, czy dadzą radę, czy nie dadzą radę, wyjdzie w procesie użytkowania. Sam plecak jest obszyty wielką ilością taśm. Dla zainteresowanych, pomimo że mamy XXI wiek, taśmy nie są kompatybilne z żadnym systemem nośnym powszechnie używanym, czyli molami albo palcami, więc tutaj akurat dopinanie jakichś dodatkowych ładowni z kieszeni opartych na ten system to będzie bardziej improwizacja, jeżeli by komuś zależało. Przechodzimy dalej. Zaczniemy od fajnego gadżetu, to mi się podoba, nigdzie takiego rozwiązania nie widziałem. Autonomicznie wypinana klapa tego plecaka. Klapa, zanim ją odepniemy, jest bardzo fajnie pomyślana, ponieważ plecak ma możliwość wyciągnięcia komina, można jego objętość podwyższyć. W większości plecaków dają tą możliwość, ale już zapominają, że jeżeli wyciągniemy komin, to klapa będzie na kominie z tyłu, troszkę będzie zachodziła do góry i już nie będzie obejmowała całej reszty. I to widziałem właśnie we wszystkich plecakach przeze mnie oglądanych w moim zakresie budżetowym. Tutaj klapa jest wyciągana, więc tak, zaczniemy ją zdejmować, pokażę jak zrobić z tej klapy nerkę. Jak widać, nie wiem jak widać, bo troszkę pod słońce, ale nie będę narzekał, bo wreszcie mamy jakieś oświetlenie. Klapa jest montowana na stałe, także nam wiemy, że nam nie odpadnie, na trzech klamrach.
Na początku myślałem, że deinstalacja i instalacja tego to będzie upierdliwa rzecz i raczej się z tego nie będzie korzystało, ale trochę zabawy wprawy i jest całkiem właśnie przyjemny proces demontażu. Więc odpinamy sobie te trzy zapinki i co tutaj widzicie? Widzicie na rzep taką patkę, kawał materiału dopiętą. Ja teraz odpinam ją z przodu, dwie podstawowe klamry, które ten plecak trzymają. I jak zobaczycie, ona idzie do góry razem z tym kominem. Więc ja w tym zakresie cenowym takiego rozwiązania nie widziałem. To jest bardzo fajnie pomyślane. Tutaj trzeba oddać honor za projektantom za to, że to jest wymyślone. Zanim ją odepniemy, mi brakowało na YouTubie właśnie takiego opisu, że jak sobie chcę kupić ten plecak, to już chcę wiedzieć, co on ma wszystkiego, więc jest część materiałów, które pokazują ten sprzęt pusty, że ktoś bierze, po prostu go tam obraca, pokazuje, co jest gdzie i tak dalej, ale właściwie no, nic mi to nie mówi ani o potencjale, ani o rozwiązaniach zastosowanych w tym plecaku, dlatego ja właśnie ten materiał między przestrzeniami po powrocie dłuższej przerwy chcę zrobić właśnie taki przegadany i długi. Kto będzie chciał, zainteresowany sobie kupić, to teoretycznie po obejrzeniu tego materiału będzie no chyba wiedział już wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Więc przed odpięciem tej klapy plecak wygląda w ten sposób. W formie podstawowej klapę odpinamy z tego rzepa. I co mamy? Ja u góry tutaj, to jest moje wyposażenie zimowe, więc już mówię, że tutaj mam u góry akurat plandekę, tarpa. Tutaj sobie pozwolę to na razie wyjąć. I co mamy? Możemy mieć stylową torbę. Torba może nam służyć za chlebak. Tutaj w takim wypadku będziemy mieli jedną taką komorę główną na, powiedzmy, ziemniaki, na chleb, na granaty, bo wiadomo, że chlebak służy do przechowywania granatów. W takiej konfiguracji możemy sobie to zamknąć zawartość na metalowe napy. Tutaj mamy napa jednego, napa drugiego. W takiej konfiguracji torby możemy sobie przewiesić przez ramię. Tam na paskach można trochę jeszcze wyrugulować, ale mamy tutaj dostęp taką jakby ala kieszeń zrzutową. Jednak zastosowanie, które mnie bardziej robi i jest fajne, to forma nerki. Czyli zapinamy sobie tutaj na te napy tą komorę główną. W środku tej klapy znajdujemy trzy kieszenie na zamek, co jest ważne a propos, gdybyście się zastanawiali, czy można właśnie sobie wziąć samodzielnie do tego, przerzucić dokumenty, nie dokumenty i nosić. I to jest forma tutaj, która mnie się zaczyna właśnie bardziej podobać. Przemawia do mnie. Forma z zapiętymi napami powoduje, że uzyskujemy wtedy kształt taki już nerkowy. Zapinamy sobie, podregulujemy. Zapinamy sobie taką torbę elegancko przez pas. Regulujemy na klamrze. I mamy taktyczną nerkę z plecaka. Nie zapłaciliśmy za tą nerkę, ona była w zestawie. I możemy sobie właśnie różne rzeczy do środka organizować. Więc w takim wypadku to tutaj jest jedna główna kieszeń, która jest najbardziej łatwa w dostępie. Tylko gdzie ona ma zamek? O! Kieszeń ma tutaj taką zakładkę przeciwdeszczową, ponieważ w zamiarze ten plecak jest deszczoodporny, bryzgoodporny, jak trochę popada, to nam nie przymoknie, nie ma plecaków idealnie wodoodpornych. Mamy wtedy taką jedną główną kieszeń tej nerki i możemy się tutaj organizować. I to rozwiązanie mi się mega podoba, naprawdę fajne. Odpinamy sobie coś takiego, mamy nereczkę, idziemy, nie trzeba dźwigać wszystkiego, nie trzeba dokupywać osobnych rzeczy. Plecak 3 w jednym, bo zaraz przejdziemy do
przecieka patrolowego. Więc zapinam się, jeszcze szybki opis, pokaz, jak to wygląda. Tutaj jest mniejsza kieszeń, taka na gumkę. Ale raczej myślę, że to już bez kombinowania, nie trzeba mieć 1000 kieszeni. W wypadku nerki właśnie sprawdza się ta jedna zapinana na zamek. I tyle. Ja to montuję z powrotem. I przechodzimy do opisu następnego fajnego gadżetu, którym jest właśnie plecak patrolowy. Jak wygląda zakładanie z powrotem takiej klapy, to gdyby ktoś myślał, że to jest wygodne, niewygodne i nie będzie mu się chciało bawić, to przy odrobinie wprawy to nie jest trudne. Zakładamy. Tutaj mamy pierwszy rzep, na który sobie tutaj wstępnie zapinamy tą klapę, więc tym to już zyskujemy możliwość regulacji wszystkiego. Z powrotem zapinamy te tasiemki. 3 sztuki, więc jak widzicie, to jest chwila, misiu. Więc gadżet w postaci nerki z klapy od plecaka naprawdę jest fajny. I no, myślę, że będę z tego korzystał, bo to jest właśnie 30 sekund, powiedzmy, bez cięcia, zobaczycie. I klapa jest z powrotem pełnowartościową klapą, bez kompromisów. Oni tutaj pomyśleli o tym, o czym ja podświadomie, do czego ja podświadomie dążyłem. We wcześniejszym plecaku, zawsze do dużego plecaka i tak miałem spakowany jeden mniejszy, no i nerkę ze względu na to, że kamerę tam noszę, nerkę też zazwyczaj ze sobą miałem. Teraz mamy tutaj te 3 w jednym, wymyślone już przez producentów, więc to jest... albo producenci są genialni, albo ja! Myślę, że to drugie, ze wskazaniem na to drugie. Plecak z powrotem jest jedną bryłą. Teraz zajmiemy się tym fajnym gadżetem pod postacią plecaka patrolowego. Plecak patrolowy w tym wypadku na zimowe wypady. W tym plecaku trzymam dodatkową odzież, polar, kurtkę i tak dalej. Ponieważ to jest najlżejsze i powoduje, że gdybym tutaj umieścił jakieś rzeczy szybszego dostępu w postaci choćby wody czy wody, to by powodowało, że on by mocno odciążył na ten do tyłu. Więc rzeczy są nierozkładane w tym plecaku na zimowy wypadek, ma 16 kg tematycznie, one są poukładane wagowo. Najcięższe, najbliżej pleców i później idziemy do lżejszych. Więc plecak patrolowy przyszywany jest, przymocowany również na klamrę w bardzo podobnym systemie jak klapa. Więc zaczynamy jego demontaż. Tutaj nas trochę znowu przybliżę, żebyście widzieli szczegóły rozwiązania technicznego. Tutaj mamy jedną klamrę. Mocowana jest przez 3 przelotki. Widać? Mniej więcej chyba widać. Przez 3 przelotki. Podobnie rzecz ma się na dole. Raz, dwa, trzy. I teraz, żeby on mi nie poleciał, żeby ten plecak mi teraz nie poleciał do jeziora z tyłu. Zatem ten mały plecak patrolowy jest rzeczą, która mi się tu absolutnie najbardziej w tym całym plecaku podoba. Nie wiem dlaczego, chyba taki fetysz, lubię różne rzeczy z różnych rzeczy. Mamy plecaczek o wielkości w okolicach od 15 litrów i tutaj zobaczcie znowu, i tutaj widać właśnie to, że rozwiązania były projektowane przez osoby, które wcześniej chodziły, korzystały z nich. Więc tutaj nie ma nic przypadkowych rzeczy. Każda rzecz, do której ja tutaj wpadnę na ten pomysł, na rozwiązanie, to mówię, wow, ale fajnie wymyślone. On ma w okolicach 15 litrów w tym momencie. Ale zwróćcie uwagę, że mamy tutaj 2 zamki i to nie oznacza, że mamy tutaj... Jeden zamek jest tutaj schowany pod patką. To nie oznacza, że on ma 2 komory. Komora jest jedna. To oznacza, że jedna kieszeń, jeden zamek jest kompresyjny. W tym momencie zobaczcie, jaka magia. Bierzemy sobie ten zameczek, rozpinamy przez całą długość, on jest dwukierunkowy i co się dzieje? Dyskujemy dodatkową pojemność. To jest taki komin, tylko nie w pionie, a horyzontalnie, w poziomie. I mamy od razu powiększone o kilka litrów mamy powiększoną przestrzeń.
Tak wygląda tył. Tył nie jest usztywniony. Zapytacie się, gdzie mamy szelki. Szelki znajdują się w tej przemyślnej komorze. Jedna, druga. Zapinamy tutaj do dołu. Jedna. Po wyregulowaniu i wstępnym obremieniu się z tym, że jeszcze nie mam nawyków związanych z obsługą tego sprzętu, mamy plecak gotowy do działania. Też mega fajna rzecz, główny zostaje w obozie. Mamy 15 litrów, można iść do sklepu, uzupełniać systemy hydracyjne. Nie ma usztywnienia pleców, ale za co, o czym pomyśleli? Ma pas piersiowy z jakiegoś powodu. No, przy tej wadze akurat myślę, że tutaj to jest fajne, ten, no, fajnie, że jest pomyślane, ale raczej zbyteczne. Za to jest pomyślane, że nawet ten mały, dodatkowy, gadżetowy plecak ma dodany pas biodrowy. Pasy biodrowe często nie są dawane w plecakach w okolicach 25 litrów, nawet takich właśnie o zacięciu lekkomilitarnym, no ale no jest plus. Jakby naładujemy właśnie tutaj systemów hydracyjnych, szczególnie w butelkach, gdzie wiadomo, szkło waży, pasem biodrowym możemy sobie te barki odciążyć. Więc to jest mega fajna, mówię, ten plecak mały patrolowy szczególnie mnie jara. Pora przejść do części zasadniczej. Gdzieś mi się zapodział komin, ja kurde wziąłem arafatkę z domu, się do tego rozwiązania jeszcze próbuję przekonać. I pewnie po jakichś 30 minutach przechodzimy do części zasadniczej tego materiału, do części z częścią zasadniczą tego plecaka. Plecak składa się z trzech części, ten zasadniczy. Tym razem już nie rozmontowywalnych, tutaj nie będziemy kolejnych gadżetów robili. Składa się z części środkowej, zasadniczej, tam gdzie tutaj w tym wypadku trzymam swój śpiwór oraz namiot. Więcej w wersji zimowej do środka nie wchodzi, pomimo że on jest gigantem, ponieważ mówię, w wersji najbardziej hardkorowej można u niego w nim uzyskać 110 litrów. Na dole mam... Każda z trzech części ma osobny dostęp, co jest dosyć fajne i warto powiedzieć. Na dole mamy, jak widzicie, tutaj tak didaskalia. Zimą chodzę z dwoma karimatami. Jedna karimata 10 mm jest stanowczo za mało. Więc na dole mamy coś, co w okresie letnim do dolnej części pozwala spakować nam śpiwór i nie trzeba rozwywalać wszystkiego. Można się tutaj dostać przez taką dużą, będzie widać, przez taką dużą w kształcie podkowy kieszeń dostępową na zamek. Ona rozpina się praktycznie, zobaczcie, od połowy plecaka daje dostęp od części dolnej. I jeżeli idzie o mój letni śpiwór, to się tam mieści i jeszcze mi klapki wejdą nawet. Wspomniane klapki. Tutaj widać część wyposażenia wewnętrznego, no w tym wypadku mam tu gigantycznego swojego snookpacka, śpiwór zimowy z komfortem na minus 8 stopni. Latem, jak widać, można do połowy plecaka dojść od tej strony. Tutaj mamy taki właśnie wewnętrzny komin ściągany na gumkę, więc części z górnej części nie będą nam zwalały się na części z dolnej części, na części, na rzeczy z dolnej części. Tutaj więcej tego opisywać nie muszę, ponieważ takie rozwiązania ma większość plecaków turystycznych, górskich, wyprawowych. Plecak naprawdę mam w fajnym stanie, praktycznie chyba magazynowym, bo wszystkie zamki chodzą bardzo, jakby były nowe. Warto, jako podpowiem, że warto sobie troszkę zaświecować, nawoskować zamki. Wtedy będą chodziły dużo płynniej. Wszystkie zamki są chronione taką właśnie zakładką, tak jak w tym małym plecaku patrolowym. Dzięki temu nie będzie nam tutaj, jakby padał deszcz, nie będzie przez zamek przeciekała woda. Jakkolwiek w plecakach warto mieć na uwadze to, że plecaków, jak już wspomniałem, nie ma całkowicie wodoodpornych.
warto sobie jeszcze kupić taki pokrowiec właśnie stricte wodoodporny, który by całość konstrukcji nam by nam zakrywał. Jakkolwiek lekka mrzawka, czy jakieś ochlapanie, czy coś takiego, ten materiał jak najbardziej da radę. Część środkowa, tutaj jest śmieszne takie rozwiązanie, ja się z tym pierwszy raz spotkałem. Część środkową, dostęp do części środkowej uzyskujemy przez skośny zamek, który znajduje się tutaj. Ja może odetnę nam na razie przód klapy, bo jest niepotrzebne, zasłania widok. O, tak będzie znacząco lepiej. Uzyskujemy tutaj przez ten skośny zamek i bez otwierania tego całego komina i klapy możemy dojść do zawartości. W tym wypadku to, co widzicie, to góra mojego śpiwora, bo on się ciągnie odtąd aż dotąd. Ale latem wygląda to inaczej, latem mamy właśnie fajny dostęp. I mówię, fajnym pomysłem jest właśnie taki skos. Dla porównania widziałem, że firmy turystyczne zwykłe do tej pory stosują takie rozwiązanie. Przykładowo w Decathlonie plecak 90 litrów ma kieszeń zrobioną w takiej kształcie litery U. Dzięki temu jakby cały przód zdejmujemy i mamy taki dostęp prawie walizkowy. Od góry. To jest wersja zimowa, więc nie będę pokazywał, to znaczy pokażę, że jest komin, gdybym ja tutaj nie miał w środku napakowane. A w sumie mogę rozpakować, no co, w końcu robię materiał, to nie będziemy szli na skróty. Poncho przeciwdeszczowe, zobaczcie, mam rzecz szybkiego dostępu. Tylko u góry rozpinam ten komin, mam poncho przeciwdeszczowe. Poncho dlatego, że jeszcze się nie dorobiłem tego pokrowca właśnie na cały... To nie jest namiot, namiot jest w środku, na cały plecak. W związku z tym on zakrywa mnie i ten plecak razem. Wygląda człowiek trochę, kurde, jak z krainy deszczowców, no ale nie o wygląd chodzi. Tu u góry widać drugi nasz nurek, komin wewnętrzny, który oddziela nam rzeczy z komory głównej, dostęp przez ten boczny zamek tutaj, skośny. Jak go zaciągamy, wyciągamy komin, tutaj mamy przestrzeń, do której możemy mieć rzeczy, które nie będą nam się mieszały z rzeczami niżej. Bielizna na spanie. Ale rzeczy, czy mi się chce to wyjmować? Wszystkie rzeczy mam pomimo zakładanej wodoodporności popakowane w torebki strunowe. Ale teraz to chcę powiedzieć, że jak właśnie nie jest się zimowo załadowanym, to są duże możliwości kompresji tego plecaka, gdyż można go spokojnie pomniejszyć i on nie wystaje, nie jest taki gigantyczny. To jest najważniejsze w całym materiale. Taśma życia. Zawsze pamiętajcie o taśmie życia. Zawsze po powrocie, zanim nawet by Wam się nie chciało, uzupełniamy jej stan, ponieważ licho nie śpi. Różne rzeczy mogą się zdarzyć i lepiej być w stanie poradzić sobie z sytuacją, niż po wszystkim popatrzeć na rękę, na otoczenie, a jakoś będzie. Ja przepraszam, była chwila przerwy, pojawiły się tam takie sarenki fajne, ja wiem, że nie jelonki. Pojawiły się takie fajne sarenki, więc pomyślałem sobie, że to będzie pomysł na intro do materiału przed głównym logo, przed głównym wstępem, że właśnie pod muzyczkę na zajawkę, więc jestem z powrotem. Skończyliśmy na możliwościach kompresyjnych tego plecaka. Więc jak wyładowałem właśnie gadżety z góry, zimowe, zaciągamy sobie następny ten komin główny. Plecak robi się już odrobinę niższy. Na to klapę. Paskami, którymi opinaliśmy wcześniej naszą torbę biodrową, regulujemy sobie klapę, dociskamy ją, zaciskamy paski. Z przodu klamry dociskamy, regulujemy. I po skończonej regulacji mamy plecak, który jest dużo mniejszy niż postać, w której ja z nim tutaj przyszedłem. Więc
ma mega fajne możliwości kompresyjne. Możecie się zacząć irytować, że kurde gościu, przez połowę filmu rozmawiasz o paskach. O co ci chodzi z tymi paskami, dlaczego masz zajawkę na paski? Ponieważ tutaj z opinii zasłyszanych i do których chcę się ustosunkować z internetów i opinii różnych użytkowników, zauważyłem rzecz, że tu chyba może nastąpiło nieporozumienie. Plecak jako materiał jest opakowaniem, system nośny i wszystkie obciążenia przechodzą przez te różne paski. W związku z tym mega istotne jest w prawidłowy sposób taki plecak używać. Wszystko musi być wyregulowane, jako on już jest pełny w postaci docelowej. Wszystko musi być wyregulowane, pozaciskane, ponaciągane. I to samo tyczy się systemu nośnego, ponieważ mam wrażenie, że duża część awarii tego sprzętu może polegać z nieumiejętności jego obsłużenia, że to nie jest plecak miejski, zwykły, byle jak go założymy, albo będziemy szli przez jedno ramię. Tutaj zobaczcie, że nawet pomyślano o tym, że wiedzą, konstruktorzy wiedzieli, że to jest plecak duży i będzie ciężki. Nawet wymyślili system, patent do jego przenoszenia nie na ramionach. Czyli czego nie robimy, korzystając z takiego plecaka? Nie bierzemy go w ten sposób, jeps, za szlufkę i na plecy. Ponieważ to powoduje, że cały gigantyczny ciężar, zamiast rozkładać się na 4-5 punktach, on się rozkłada tylko na tym, że go żeśmy właśnie teraz poderwali. Jeps, mamy oderwane ramionczko, no plecak mi się rozerwał i jest słaby. Nie robimy tego przy tak dużych, ciężkich plecakach. Więc zobaczcie tak, chcemy go przenieść gdzieś, nie zakładając na ramię. Tu mamy wymyślony patent w postaci jednej szlufki. W normalnym 20-litrowym plecaku na tym się kończy. Ten jest większy. Szlufki mamy dwie. Mamy tutaj szlufkę też... Dobra, mamy tutaj też szlufkę z przodu. W ten sposób przenosimy, a nie w ten sposób. To samo tyczy się regulacji tego plecaka, jeżeli już zamierzamy z nim iść. To też z takich porad użytkowych, bo jak wspomniałem, mam wrażenie, że duża część awarii polegała tylko i wyłącznie na tym, że ktoś plecak, no nie traktuje plecaka z taką pasją jak ja. Plecak regulujemy dopiero po jego napełnieniu i po jego założeniu. Przy każdego rodzaju zapełnieniem, zawartością wymaga oddzielnej regulacji, o tym trzeba pamiętać. Mówię, to jest duży plecak, jak jest tylko troszkę mniej rzeczy, to mu się cała ta geometria zmienia. Więc załadowany plecak zakładamy na plecy, nie podrywamy, czyli zakładamy sobie na plecy. W tym momencie mamy tutaj szelki regulujące z góry na klamrach. Je sobie odpowiednio naciągamy. Takie same szelki znajdujemy tutaj u dołu, przez boki. Też je sobie zaciągamy. Czujemy, że plecak nam się tutaj dociska. Czujemy, że zaczyna nam obejmować dolną połowę ciała. I robi się wygodnie. W momencie, jak się robi wygodnie, świadczy o tym, że regulacja dobrze poszła. Zapewniamy sobie pas biodrowy, żeby ten ciężar nam zszedł z pleców i się okazuje, że taki gigant, no teraz trochę jest wypakowane, ale za chwilę znowu będzie nad głowę, że taki gigant jest w stanie być wygodnym. No i z porad użytkowych to by było tyle. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na kulturę korzystania z takich dużych, ciężkich plecaków. To się, mówię, troszkę zmienia. To nie traktuje się tego systemu nośnego jak każdy inny, mniejszy, ponieważ no, tutaj mówimy o materiale, który ma w sobie 16 do 20 kg. Więc no, bądźmy świadomi praw fizyki, że wszystko ma swoją wytrzymałość i po coś jakieś rozwiązania są stworzone. Więc tak to sobie wygląda w postaci ze zdjętym plecakiem patrolowym. Przyznam, że mocno mi się podoba. Ja wiem, że ja mam uderzenie na plecaki. Ja się długo zastanawiałem, czy po ostatnim plecaku WZ97, jak właśnie zastanawiałem się nad kupnem nowego, czy to jest już moment, w którym człowieku, nie jesteś już stalker wojennym nastolatkiem, może warto pomyśleć nad czymś turystycznym, czyli wybieźć się do Decathlonu. W Decathlonie właśnie plecaki mają też bardzo fajne rozwiązania. No ale w tym momencie obejrzałem sobie tamten plecak, ponosiłem i po
testowałem sobie ten plecak, no podobają mi się te rozwiązania, jakie on tutaj ma. Nie sądzę, tak jak też jest wiele właśnie opinii, których nie chcę powtarzać, żeby materiał nie był wtórny. Nie chcę mówić o tym, że no te rozwiązania 20 lat temu dawały radę. No, jeżeli ten plecak nie kosztuje 1000 zł i nie ma w sobie tam tytonowo-kokainowych rozwiązań za te grube monety, no to niektóre rozwiązania wynikają z praw fizyki i tutaj, że minęło 20 lat, akurat niedużo rzeczy zmienia się, ponieważ plecy 20 lat temu się pociły, pocą się i teraz. Systemy różnego rodzaju właśnie kształtek od strony pleców czy próby zrobienia wentylacji przez ten sam czas no, pewnych praw nie złamią, więc będą działały w podobny sposób. Dlatego ja też bym tutaj nie negował tak mocno upływu czasu. To, co można zanegować, to jak wspomniałem na samym początku godzinę temu, to, że ten plecak jest kompromisem pomiędzy alpinusowym iściem na brak kompromisów, na jakość. Tak tutaj kontrakt dla wojska wiązał się z obniżeniem pewnych parametrów. Ponadto alpinus przestał to też robić w momencie, jak upadł. Kontrakt przejęło kilka różnych firm. I tak naprawdę, no faktycznie, plecaki zdarzają się różnej jakości, każdy wykonawca miał swoje jakieś myki, tryki. Potrafią się zdarzyć nawet wersje, gdzie się spotkałem, która nie posiada małego tego plecaka patrolowego. Taki kontrakt, wszystko jest tak ustandaryzowane, że nie ma tego małego miejsca, ani na ten mały plecak patrolowy nie ma właśnie tych taśm, które umożliwiłyby jego zapięcie. Więc no, tutaj wchodzi po prostu właśnie masowa produkcja dla wojska, troszkę oszczędności. Dlatego też myślę, że to też może być przyczyną właśnie negatywnych opinii, jeżeli komuś się nie trafił dobry egzemplarz. Z mojej strony to by było tyle. Po dłuższej przerwie miło znowu było się wygadać. Wiem, że do tego momentu nikt nie dotarł, bo jest daleko, ale ja będę miał właśnie fajne sobotnie wyjście o godzinie 8 rano, na które mi się tak nie chciało zejść, bo inaczej pewnie już bym się zalegnął znowu przed telewizorem, jakiś serial pochłaniał. A tak pierwsze od miesiąca wyjście, pierwszy raz ładna pogoda i fajnie było się ruszyć. Dziękuję za uwagę. Plan na następny materiał mam. Jeżeli będzie to znowu między przestrzeniami, znowu będzie recenzyjnie. Pomówimy sobie o organizerach. Kupiłem sobie w Decathlonie organizer i chciałem trochę o filozofii posiadania takiej rzeczy opowiedzieć. No, filozofia to długie słowo. Czy to jest bajer, czy to nie jest bajer? Czy można trzymać wszystko poupychane po kieszeniach, czy lepiej to jakoś zorganizować? Więc będzie opis organizera, będzie to też opis mojego EDC. Sam lubię patrzeć, co ludzie ciorają po kieszeniach bushcraftowcy, więc przyszedł czas, żebym ja się podzielił z Wami, co ja cieram ze sobą. Więc dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia, miło znowu było się spotkać. Trzymajcie się, na razie i pyk!